Dzień dobry, kochani. Dziś chciałabym Wam powiedzieć taką oczywistą rzecz. O tej porze roku przyszedł czas, w którym możemy już zaplanować nasze grządki i nasz ogródek, nasze jakieś tam nasadzenia, warzywka i po prostu cieszyć się z tego. Uczyniłam to, jak żeby inaczej, najpierw na kartce i wszystko sobie pięknie zaplanowałam. Mój warzywnik był ogrodzony. Tutaj te cztery takie niby podniesione grządeczki były ogrodzone, ponieważ jak wiecie, no mam tu inwentarz na podwórku i żeby mnie wchodził ten mój inwentarz do ogródka, on był ogrodzony płotkiem i była tutaj bramka. To wszystko zostało zdemontowane i wszystko pięknie przygotowane. No i wszystko byłoby świetnie na papierze. Wyglądało to przepięknie, byłam bardzo zadowolona, uzgodniliśmy tutaj co i jak, zrobiłam plany, gdzie jakie warzywa, no bo to wzięłam pod uwagę następstwo roślin i sąsiedztwo roślin, no i w ogóle wszystko miało być pięknie. No ale niestety, oczywiście życie czasami nas przerasta i no mnie też w tym temacie niestety przerosło. Jak zaczęłam planować te grządki, później przenosić ten plan tutaj na to, co się dzieje rzeczywiście w ogródku, no to musiałam wyznaczyć sobie te grządki, zrobiłam to sznurkiem. Sznurek to jest taka metoda, która mi się sprawdza. Te sznurki pokazywałam Wam tutaj, ja je mam również tutaj, bo chcę sobie wyrównać to podwórko, więc tutaj jest taka dosyć gęsta pajęczyna zrobiona z tych sznurków. No i Iwonka bardzo dumna była z siebie, tutaj ziemię sobie porozrzucała, no i sobie tutaj pięknie zaczęła wyrównywać, bardzo zadowolona i weszłam do ogródeczka. Zdemontowałam ogrodzenie, bardzo zadowolona, śrubokręt, młoteczki, wszystko luks. No i zaczęłam wyznaczać poziom, czyli tam, gdzie mają być grządki, tam, gdzie mają być ścieżki, ponieważ chcę te grządki podniesione i do tego się przymierzam. Nie wiem, czy to w jednym sezonie będzie możliwe, ale do tego się przymierzam. No i moi kochani, zaczęłam tutaj wyznaczać poziom w stosunku do tego chodniczka, ponieważ chodniczek jest usytuowany równolegle do ogrodzenia. Tutaj jest moje ogrodzenie, tu jest chodniczek, tu jest pole truskawek, no i wszystko by było dobrze, ale popatrzcie, jednak nie jestem doskonała, co często mówię, a teraz no to już zupełnie ani ja nie jestem doskonała, ani mój nie jest doskonały. To jest właśnie, zobaczcie, jak przebiegają grządki, jak przebiega prawidłowa, pozioma linia równoległa w stosunku do chodniczka. To jest po prostu jakaś masakra. I jak zaczęłam patrzeć tutaj, no to widać, że bliżej jest szerzej. Dalej, bliżej, przepraszam, jest bardziej wąsko. Dalej jest szerzej. O, w ten sposób. I to widać, prawda? Zobaczcie, jak bardzo pomyliliśmy się w usytuowaniu tych podniesionych grządek. Jak one są w stosunku do siebie. Popatrzcie. No i stare polskie powiedzenie powiada, że na oko to chłop w szpitalu umarł. No i właśnie dokładnie tak jest. Tu jest czarny sznurek, może go tak dokładnie nie widać. Ja zaczęłam wybierać ziemię ze ścieżek i właśnie tutaj sobie podsypywać i to podwórko wyrównywać, tak niwelować, no może nie bardzo wyrównywać, ale tak niwelować. I zobaczcie proszę, co się tutaj podziało. Także jak wyznaczacie grządki, no ja już wiem, że trzeba to robić ze sznurkiem i równolegle do ogrodzenia albo do jakiegoś znacznika, który mamy. Popatrzcie, jak to wygląda. Przecież to jest jakaś masakra. Tutaj jest, słuchajcie, 30 cm różnicy w stosunku do tamtego punktu przy tamtym chodniczku. Tu sznurek dolega. Sznurek jest poprowadzony równolegle do chodniczka tego i prostopadle do chodniczka tamtego. Co wyszło? Zostawiam to bez komentarza. Po prostu naprawdę opadły mi dzisiaj skrzydła, jak to zobaczyłam.
To jest ścieżka. Tutaj jest czarny sznurek, więc może go tak dokładnie nie widać od tego niebieskiego palika. Tu jest biały, widać go lepiej. Tu jest szerokość ścieżki. No zobaczcie, co się z tą szerokością dzieje pod koniec. I jak ta grządka ma się do poziomu. I ta też. Zostawiam Was z tym, kochani. I polecam sznurki, bo na oko to wychodzi tak, jak widzicie. I teraz trzeba będzie przestawiać te foremeczki grządek czterech. I po prostu masakra. A tam już jest czosnek posadzony o zimy. No po prostu masakra. Skrzydła mi dzisiaj troszkę opadły. Wzięłam się za inną pracę, też pilną, ale inną. Dlatego, że tutaj po prostu jestem zasmucona niewiarygodnie. Wyciągnęłam ziemię nie z tego miejsca, z którego trzeba. Była to ciężka praca. Ziemię już zagospodarowałam. A tu chciałam dobrze. Wyszło jak zawsze. Buziaczki, kochani, pa!